Witam wszystkich. Tutaj mówi Rafał Gendarz. Będzie to kolejna część podstaw astrologii indyjskiej. Trzecia część. W poprzedniej części dużo mówiliśmy o planetach, o ich gunie, jaką gunę mają, jaką tatwę mają, czyli jaką siłę oraz jaki żywioł. W tej części będziemy mówić więcej o domach, o podziale domów na różne grupy, które pomagają zinterpretować ich znaczenie. Takie główne grupy, które będziemy omawiać, to jest kendra, upaczaja, panafara, apoklima oraz maraka. Parę przykładów pokażę i przejdziemy od razu może do tych slajdów. Więc tutaj wymieniłem, jakie elementy wcześniej omawialiśmy. Jest to guna, Satwa, Rajas i Tamas. są mamy trzy siły natury materialnej prakriti, które są omówione w wielu pismach filozofii indyjskiej, jak Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam i tak dalej. Omawialiśmy również rodzaje protekcji mantra, Jantra i tantra, systemy wyzwolenia. Dużo mówiłem w części drugiej o skąd pochodzą nazwy planet, nazwy indyjskie, jak Surya, Chandra, Mangala, Budha, Guru, Shani, Rahu, Ketu, skąd one pochodzą, jaka jest ich etymologia. Jest to bardzo ciekawe. No i Tatwa. W tym nagraniu, w tym wykładzie, będziemy mówić więcej o grupach domów, jakie są grupy domów. Dużo będzie o domach Kendra, czyli domach, które pokazują nasze fundamenty. No i później mamy też różne odmiany, dwie odmiany domów Kendra: Apoklima i Panafara. Będziemy starali się zrozumieć, jakie one znaczenie mają, skąd biorą się te nazwy, jak możemy wykorzystać je w astrologii oraz trochę o domach upaczaja. Także pierwsze, co należy zrozumieć, to w astrologii indyjskiej najbardziej istotne elementy to są właśnie planety, domy i znaki. To jest taka trójca, która tworzy całą, cały obraz karmy. I te planety... Tworzą różne kombinacje, one nazywają się yogami i te jogi, one aktywują się w różnych okresach naszego życia. Te okresy naszego życia w indyjskim systemie astrologii nazywane są dasami, dasha. Czyli na przykład, powiedzmy, ktoś może mieć okres 20-letni, okres Wenus, na przykład od 18 lat do. 38 lat. I ten 20-letni okres Wenus, on będzie również podzielony na dziewięć podokresów. Będzie okres Wenus-Wenus, Wenus-Słońce, Wenus Wenus-Księżyc, Wenus-Mars, Wenus-Rachu, Wenus-Jowisz, Wenus-Saturn, później będzie Wenus-Merkury, Wenus-Ketu, Wenus-Słońce i później będzie kolejna dasa po Wenus. Po Wenus jest dasa Słońca zawsze. Jest to związane z porządkiem nakrzat, dlatego że Wenus rządzi na Barani. Bo barani jest krytyka, którą rządzi Słońce. Także bardzo ważne jest, by wiedzieć, w jakim okresie jesteśmy, gdyż jeżeli wiemy, którą, która planeta teraz rządzi, to możemy zobaczyć ją, jaką ma pozycję w naszym horoskopie, i wtedy wiemy, co się teraz dzieje. Taka jest uproszczona, uproszczona wersja astrologii, w jaki sposób ona działa. I te planety pokazują karmę. Te planety, które są w naszym horoskopie one ukazują karmę, natomiast domy, w których są te planety, będą pokazywały obszary, a znaki w tych domach będą pokazywały, jaki w tych obszarach jest klimat. Co się tam dzieje? Czy tam jest dużo wody, czy tam jest dużo ognia, czy ta sytuacja jest bardziej związana z czymś miłym, czy mniej, mniej miłym? I tak dalej. Także to są rzeczy, które w astrologii mają duże e, znaczenie. I te znaki również, one e, są istotne, ma się ze względu na klimat, który nadają danemu obszarowi, ale również są bardzo istotne, jeśli chodzi o, e, decy o, o ustanowienie siły planet. Dlatego że w różnych znakach różne planety będą się różnie czuły. Na przykład Słońce jest bardzo silne w Baranie, natomiast jest bardzo słabe w Wadze. Księżyc jest bardzo silny w Byku, egzaltuje w Byku, jest natomiast bardzo słaby w Skorpionie. Mars jest bardzo silny w Koziorożcu, jest bardzo słaby w Raku i tak dalej. Także te znaki ukazują siłę planet. No, i mamy 12 domów. To, są, to jest taka podstawa. Mamy 12 znaków, 12 domów i 9 planet. Nie może być więcej znaków ani więcej planet z punktu widzenia filozofii indyjskiej, dlatego że 12 razy 9 to jest 108. 108 odgrywa istotną e, rolę w filozofii indyjskiej, w mitologii indyjskiej również. Na przykład Kryszna miał 108 Gopi czyli takich małżonek, można powiedzieć. Tak samo mala, czyli różaniec indyjski ma też 108 korali. Istnieje też 108 upanishadów i tak dalej. Także ta liczba 108, ona jest istotna, dlatego, że pokazuje też źródło astrologii, które i funkcje. Źródło, a zarazem cel. Że źródłem i celem jest Brahman, czyli jakaś przestrzeń Metafizyczna, jakaś przestrzeń duchowa, czyli dążymy do, jakiejś, do jakiegoś miejsca, które ma za zadanie pokonać tą materię, można powiedzieć, czyli transcendować świat materialny. Może to przybrać charakter, charakter początkowo jakiegoś etycznego wzrastania, później natomiast duchowego wzrastania. Także ta liczba domów i planet 9 i 12 nie jest przypadkowa, nie jest arbitralna. Ma silne połączenie właśnie z filozofią indyjską. No, i teraz już przechodzimy do pierwszej takiej technicznej części tego wykładu, gdzie omawiamy domy Kendra. Także domy Kendra to jest pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty dom. Ja później pokażę też to na horoskopie południowym i diamentowym, czyli północnym. Gdzie właśnie wskazuje, gdzie te domy się dokładnie znajdują. Ale by omówić te domy, tu mamy pierwszy dom, pokazuje ja, czwarty dom pokazuje jakieś schronienie, dom, mama, siódmy dom to są inni i dziesiąty dom to jest nasza praca. Czyli pierwszy i siódmy dom to jest ja i inni. Czwarty dom to jest schronienie, dom, dziesiąty dom to są jakieś osiągnięcia i praca. W Rasi, czyli w tym głównym horoskopie, bo w astrologii indyjskiej istnieje jeden główny horoskop i 15 innych horoskopów. Nazywa się to właśnie Shodasa Varga. Shodasa znaczy 16. Varga to jest horoskopów, czyli istnieje 16 horoskopów tak naprawdę. Czyli to też pokazuje jak jak jak, jak wiele, jak, jak, jak bardziej złożona jest astrologia do tego, co generalnie myślą ludzie o astrologii. Dlatego, że jeżeli pytamy ludzi o astrologię, to najczęściej podają jeden znak. Więc nie dość, że mamy nie tylko znak Słońca, jest istotny, czyli ten znak, który każdy zna, że jestem strzelcem, jestem skorpionem, to jest znak Słońca. Ale mamy dodatkowo dziewięć planet, które są w różnych znakach i ascendent, czyli dziesięć elementów, w których mogą być te znaki te planety i ascendent i one wszystkie coś znaczą dają nam jakąś informację i dodatkowo mamy jeszcze 16 takich e, sytuacji czyli 16 wykresów w których planety i ascendenty będą w różnych znakach w różnych domach Także to daje, z jednej strony jest to trochę pesymistyczne, bo mamy bardzo dużo informacji, w których możemy się pogubić. Do tej pory było to jasne, prawda? Ja jestem skorpionem, ty jesteś wagą. Jaką mamy kompatybilność? Czy możemy razem współpracować? Czy możemy razem prowadzić firmę? Czy możemy być razem w relacji? Ja jestem baranem, czyli lubię wyzwania, bo to jest znak ognia, tak? Lubię coś robić, zaczynać coś, bo jest to pierwszy znak, tak? Także. Kardynalny znak też baran jest kardynalny, czyli lubię się poruszać, lubię zmieniać miejsce. Także to są takie bardzo, to jest taki początek, można powiedzieć, wchodzenia w astrologię. Natomiast później, im, im dalej idziemy w kierunku astrologii, im, im głębiej poznajemy tę wiedzę, widzimy, że to wszystko, tam jest o wiele, wiele więcej elementów i trzeba się w tym wszystkim znaleźć. Także bez jakiejś szkoły, bez nauczyciela jest bardzo trudno, dlatego że te wszystkie wykresy one będą pokazywały jakieś niuanse, subtelne różnice, które trudno tak naprawdę bez nauczyciela zrozumieć i bez jakiejś szkoły. Także wracając do tematu Kendra, pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty dom są bardzo ważne, jeśli chodzi o cechy danej osoby. To jest bardzo ciekawa analiza, którą tutaj. Zdradzam, którą pokazuje, w jaki sposób możemy te cztery cechy, który każdy człowiek ma, możemy przeanalizować. Satya jest to prawdomówność. Tutaj się spotkałem na polskich blogach, mówiono właśnie, że czwarty dom pokazuje naszą czystość, pokazuje prawdomówność. Okazuje się, że nie, jest to błąd. Czwarty dom pokazuje czystość, ale bardziej to jest taka trochę. Opis można być konserwatywny z punktu widzenia naszych progresywnych, liberalnych czasów, ale chodzi generalnie o wierność. Natomiast pierwszy dom pokazuje prawdomówność. Siódmy dom pokazuje współczucie. Jak bardzo, jak traktujemy naszych wrogów, jak traktujemy nasze wyzwania, co się dzieje, kiedy pojawia się wyzwanie. Co, co tak naprawdę robimy z naszymi? wrogami, z osobami, z którymi rywalizujemy. Także, jeżeli mamy tam Mars, to kochamy naszych wrogów. Mars daje bardzo współczującą osobę, na przykład Siriama, który miał Marsa egzaltowanego w siódmym domu, był osobą, która jest bardzo współczująca i która wybaczała swoim wrogom. Także Mars w siódmym domu daje osobę, która ma bardzo dobre serce, tak naprawdę. Saturn podobnie, inna inkarnacja Wisznów, Kryszna, miał z kolei Saturna w dziewiątym domu, który miał Parivartamę z Ketu w dziewiątym domu. Także ta pozycja malefików w siódmym domu, co jest dosyć dziwne, bo zazwyczaj spodziewalibyśmy się czegoś przeciwnego. Tak? Jeżeli są malefiki w siódmym domu, malefiki, czyli złe planety, to spodziewalibyśmy się, że działamy z innymi osobami, w Sposób maleficzny, ale tutaj okazuje się, że nie. Natomiast benefiki, które są uszkodzone w siódmym domu lub słabe, mogą pokazywać osobę, która traktuje innych w taki sposób nie najlepszy. To jeszcze wszystko należy oczywiście potwierdzić innymi punktami w astrologii, żeby mieć jakiś konkluzyjny obraz, definitywną odpowiedź. Na przykład Nawamsa, Aruda Lagna będą istotne, żeby to dalej sprawdzić, ale na pewno jest to bardzo dobry punkt wyjścia. Siódmy dom jak bardzo jesteśmy współczujący. Natomiast dziesiąty dom bardzo, bardzo istotny na przykład z punktu widzenia szefa. Dlatego, że dziesiąty dom pokazuje tapabala, czyli siła wyrzeczenia. Jaka jest nasza siła wyrzeczenia? I planety, które są w żywiole ognia, Słońce, Mars i Ketu dają duże, duże wyrzeczenie. Jeżeli ktoś ma Ketu w dziesiątym domu, pracuje ma tak bardzo dużą staminę, bardzo dużą siłę, pasję i energię, by wykonywać działania. Także ta wiedza dla szefów, <grymna> dla osób, które przyjmują pracowników, mogłaby być istotna z tego względu, że te planety w dziesiątym domu będą pokazywały również, jak my pracujemy. Dziesiąty dom w, w tym horoskopie głównym, Rashi, pokazuje, w jaki sposób my pracujemy. Także to jest bardzo ciekawy punkt. Wenus, Księżyc w dziesiątym domu nie są najlepsze, jeśli chodzi właśnie o energię do pracy, dlatego że takie osoby raczej chcą cieszyć się. Także Wenus w 10 domu daje osobę, która lubi wyjeżdżać i której często życie zawodowe związane jest z wyjazdami. Także to jest też bardzo ciekawy punkt. Księżyc również może traktować podejście do pracy, gdzie my traktujemy rodzinę, Pracę, jako rodzinę. Także to jest taka sytuacja, trochę pewnego rodzaju psychologiczny rewers, czyli zamiana między czwartym a dziesiątym domu. Czyli możemy w domu przyjąć postawę pracy, czyli być zdyscyplinowani i zadaniowi, albo możemy w pracy przyjąć postawę rodzinną, czyli traktować innych jak rodzinę co może dla innych być trochę dziwne. Podobna sytuacja występuje, kiedy księżyc jest uszkodzony, na przykład jest klątwa księżyca, matula szapa się nazywa, wówczas również występuje ten problem psychologiczny, że czujemy się wykorzystani przez innych, dlatego że działamy bez oczekiwań rezultatu, bez oczekiwań odwzajemnienia i początkowo, a później kiedy widzimy właśnie, że rzeczywiście te osoby nie traktują nas jak rodzinę, a my traktujemy ich, co jest naszym błędem początkowo, to jesteśmy sfrustrowani, czujemy się oszukani. Tak właśnie wygląda proces uszkodzonego księżyca w horoskopie. Podobna zresztą sytuacja może występować w stosunku do partnerów, czyli partnerów możemy traktować bardzo Opiekujemy się naszymi partnerami. Może dochodzić do takiego psychologicznego zaburzenia co-dependence, czyli współzależnienia. Okej. Okay. Także dygresje, dygresje cały czas. Teraz podział domów. Tutaj jest to taka wprowadzenie do podziału na pana fara i apoklima, o którym zaraz powiem, ale zanim wejdziemy w pana fara, apoklima, żeby dać taki sokolą perspektywę, sokoli widok na naszą mapę domów, to tutaj wskazuje na taki podział, co my tutaj mamy. Także główny podział jest to na domy beneficzne i maleficzne. To jest takie to jest najważniejsza rzecz. I najlepiej wyjść od maleficznych, dlatego że to jest dosyć proste. To są domy duch Stana, duch Stana, duch Stana. Duch znaczy coś złego, coś przykrego. Stana to jest miejsce. Na przykład Sthana Bala, to jest w astrologii indyjskiej to jest siła polegająca na miejscu danej planety, Stana Bala. Podobnie mamy sytuację Balarama, czyli jest to również, to słowo bala odnosi się do siły. Balarama, jest to brat Kryszny, który był bardzo silny. Bardzo silną. Był znany z tego, że jest bardzo silny. Jest również Bala Awasta. Także w astrologii indyjskiej to słowo bala jest bardzo istotne i stana znaczy miejsce. I teraz jest to negatywne, negatywne miejsce. Szósty, ósmy i dwunasty dom. Są to właśnie te miejsca, które są. Negatywne, niepomyślne astrologii. Szósty pokazuje wrogów, ósmy pokazuje przeszkody, które mamy, również pewnego rodzaju pokusy. Dwunasty dom pokazuje straty straty, wydatki coś, co nam umyka umykająca energia, umykające pieniądze coś się traci. Później mamy, także to jest e, do, domy Dusztana, coś, coś niepomyślnego się dzieje. Jest również kolejny, e, o czym będziemy dzisiaj mówić, właśnie ten podział upaczaja to się nazywa. Są to domy wzrostu. Czaja znaczy e, pacza, znaczy trawić też. Czaja też jest związany z kolekcjonowaniem czymś. To są to domy wzrostu, gdzie kolekcjonujemy coś. Jest to trzeci, szósty, dziesiąty i jedenasty dom. Są to domy rządzone przez Merkurego i Saturna. Też przy okazji te domy rządzą niższymi e, światami e, planetarnymi. Naraka, narka i, czyli piekła, i e, tala, czyli niższe, niższe e, miejsca. Także w kosmologii indyjskiej mamy bu, Bú, ziemię, buwa i swa, Bu, Bú, buwa, swa, Tak Gajatri, mantra. E, chroni nas do, do tego pasa sfa. Ombur, buwa, sfa. E, poniżej natomiast mamy poniżej Ziemi mamy tala, czyli tala loki. E, ta, nie, nie, tala, tala. Loka jest u góry, planety są u góry, tala są poniżej, czyli światy. Nie są to piekła, są to światy jakby poniżej Ziemi. Natomiast Naraka, Narka są to piekła. Także Merkury i Saturn rządzą wszystkim, co jest poniżej. To jest ciekawa. Ciekawy związek, dlatego że te domy upaczaja, trzeci, szósty 10 i 11 dom w naturalnym znaku Zodiaku są rządzone przez Merkurę i Saturna, dlatego że Merkury rządzi trzecim i szóstym domem, bo bliźniakami i panną, natomiast Saturn rządzi 10 i 11 domem, bo koziorożcem i wodnikiem. Także są to domy upaczaja. Później mamy, dlatego niektórzy, to jest jeszcze ważna ważna informacja, dlatego z pewnej perspektywy i niektórzy uważają, że domy upaczaja są. Bardziej nie pomyślę niż domy Dusztana, dlatego że domy Dusztana oznacza, że już jest coś złego. Dostaliśmy złe auto, chorobliwe auto, może mieć choroby, straty. Jesteśmy podatni na pewne braki, pewne deficyty. Szósty, ósmy, dwunasty dom coś się traci. Natomiast trzeci, szósty, dziesiąty, jedenasty w tych domach my możemy tworzyć złą karmę. Także tutaj jest ta różnica to jest właśnie taka duża różnica między szóstym a 8 domem nasz guru Sanjay Rat pokazywał właśnie, ilustrował to w bardzo fajny sposób, że ósmy dom znaczy, że moje auto jest po prostu zepsute, natomiast szósty dom oznacza jazdę e, będąc pijanym. <grydy> Także to by była różnica między upaczaja a dusztana, gdzie upaczaja zawiera element tworzenia złej karmy, natomiast dusztana oznacza, że jest to efekt już, efekt, który mamy z poprzedniej żyć złej karmy. Także e, to jest e, pytanie, który, to jest kwestia perspektywy, który, która grupa domów jest gorsza e, czy bardziej niepomyślna. Natomiast drugi i dwunasty dom e, również e, są neutralne. Drugi dom, jeżeli związany jest, jeżeli inny władca też dotyczy niepomyślnego, też może być niepomyślny. Później przechodzimy do dobrych domów. Także, uff, pokonaliśmy te złe domy Dusztana i Upaczaja. I mamy teraz e, domy, Pozytywne bardzo. Najbardziej pozytywnym domem, domami są Kendra. Pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty dom. Cokolwiek tam się dzieje, jest automatycznie dobre. I są to domy, które są bardzo personalne, jeszcze właśnie o tym będziemy mówić. Natomiast Trikona są to pierwszy, piąty i dziewiąty dom. Również bardzo pomyślne domy, ale mają pewną. Dlatego, że jest tam słońce. Pierwszy, piąty, dziewiąty dom to jest słońce. Słońce. Jest benefikiem, ale jest również, może karać. Także piąty i dziewiąty dom, jeżeli mają randza jogę w sobie, czyli jakąś jogę, która daje sukces, to tam jest też pewien warunek. Natomiast Kendra są bezwarunkowo kochające nas, tak jak matka, dlatego że sygnifikatorem Kendra jest księżyc. Księżyc pokazuje właśnie mamę. Dobrze. No i yoga karaka jest taki termin też. Yoga karaka w Bihad Chora Siastrze. Jest to sytuacja, gdzie jedna planeta rządzi zarówno domem kendra, jak i trikona. Czyli na przykład dla wagi taką planetą będzie Saturn. Dlaczego? Dlatego, że Saturn rządzi koziorożcem i wodnikiem. Koziorożec jest władcą czwartego domu, czyli Kendra dla wagi, natomiast Wodnik dla wagi jest władcą, jest piątym domem. Dlatego Saturn rządzi koziorożcem i Wodnikiem, dlatego jest planetą Yoga Karaka dla wagi, dlatego Saturn jest bardzo fajną planetą dla wagi. Teraz zobaczmy, co mamy dalej. Teraz omawiamy ee, te domy pana Fara Apoklima. Co one znaczą właściwie? Widzimy, że domy Kendra to jest pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty. Domy pana Fara to jest tak, jakbyśmy wzięli dom Kendra, domy Kendra, ale od drugiego domu. Czyli czwarty od drugiego będzie piąty, siódmy od drugiego będzie ósmy, dziesiąty od drugiego będzie jedenasty. Czyli pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty dom Kendra się nazywa. I jeżeli teraz weźmiemy Kendra od drugiego domu. Tutaj powinno być Kendra od drugiego domu, mamy drugi, piąty, ósmy, jedenaste, czyli pana Fara jest to drugi, piąty, ósmy, jedenasty dom. Natomiast apoklima są to Kendra do trzeciego domu, czyli trzeci, szósty, dziewiąty i dwunasty dom. Dlatego, że czwarty od trzeciego to jest szósty, siódmy od trzeciego to jest dziewiąty i dziesiąty od trzeciego to jest dwunasty. I to jest taka podstawowa grupowanie domów. Kendra, pierwszy, czwarty, siódmy dziesiąty, pana fara, drugi, piąty, ósmy, jedenasty, apoklima, trzeci, szósty, dziewiąty, dwunasty. Czyli można też tak to zapamiętać, co ułatwia bardzo sprawę, że mamy Kendra, pierwszy, czwarty, siódmy dziesiąty. Domy, które są przed tym Kendra, to, je, to będzie apoklima. Dom, który jest po Kendra, będzie pana fara. Czyli weźmy dziesiąty dom. Dziesiąty dom to jest Kendra, to jest fundament, to jest nasza praca. Dwunasty dom od dziesiątego, czyli dziewiąty, będzie apoklima. Apoklima jest zawsze przed, przed. I, i, I ten dom przed Kendra pokazuje, co musi być spełnione, by ten dom fundamentalny zaistniał. Natomiast dom po Kendra pokazuje, co musi być spełnione, by ten dom się utrzymał, albo jaki jest efekt, rezultat. Pięknie to widać na przykładzie dziesiątego domu, gdzie dziesiąty dom pokazuje pracowanie, pracowanie. Dziewiąty dom pokazuje specjalizację, czyli studia, praktykę, wszelkie różne projekty czynności, które mają za zadanie polepszenie naszych kwalifikacji, naszej wiedzy. To jest dziewiąty dom. Jeżeli mamy uszkodzony dziewiąty dom, studia, wszelki problem z szukaniem, zaczęciem pracy oraz z studiowaniem. Jedenasty dom natomiast pokazuje rezultat, co go utrzymuje. Tak? Podobnie mamy z czwartym domem. Czwarty dom pokazuje nasz umysł. Trzeci dom, co jest przed umysłem, strata umysłu, pokazuje duszczykia, czyli smutne myśli. Trzeci dom może pokazywać smutne myśli według paraszara. Natomiast piąty dom pokazuje, co chroni, co utrzymuje czwarty dom. Czyli piąty dom pokazuje mantrę, bo dlatego że mantra utrzymuje umysł, wzmacnia go, chroni. Mantra według filozofii indyjskiej ma za zadanie ochronę umysłu. Nawet sama nazwa mantra pochodzi od manas traja. Manas znaczy umysł, traja znaczy chronić. I teraz do czego się to wykorzystuje? Te Panafara i Apoklima, parę słów o tym. Panafara, te domy Panafara i Apoklima, one służą również do prognozowania co się wydarzy w horoskopie horarnym. Horoskop horarny jest to horoskop, który jest rysowany w momencie zadania pytania i jeżeli wiemy, czy planety są w domach Kendra, czy pana Fara, czy apoklima, wówczas możemy stwierdzić, czy sytuacja się już zdarzyła, czy się zdarzy, czy teraz się zdarza. To jest pierwsza rzecz. Tu jest też taka informacja, że apoklima zazwyczaj są w gunie dobroci, natomiast od Aruda Lagny te domy są w gunie pasji ignorancji, przepraszam, ignorancji. Także od Ascendentu są Dualne znaki są w gunie dobroci. Dlaczego? Dlatego, że dualne znaki są to znaki rządzone przez Wisznu. A Wisznu jest w gunie dobroci. Co jest przeciwne do jego koloru. To jest też ciekawe, bo Wisznu jest czarny, Śiwa, który jest w tamasagunie, jest biały. Ale to już dalsze, dalsze degresje. W każdym razie guna ignorancji i guna dobroci. Czyli Znak domy w Gunie Dobroci to są Apoklima, trzeci, 6, 9, 12 dom. Natomiast jest to odwrócone od Arudalagny, od Arudalagny, czyli od takiego punktu w horoskopie, który pokazuje nasze bycie w społeczeństwie, jak my doświadczamy życia namacalnie, to jest odwrócone, czyli guna ignorancji jest właśnie. 3, 6, 9 i 12 dom. I co to oznacza praktycznie, co możemy od razu sprawdzić w naszych horoskopach, że planety, które są w tych domach, 3, 6, 9 i 12, ulegają zniszczeniu od arudalagnem. Czyli jeżeli mamy na przykład Merkury i Wenus, planety, które pokazują cieszenie się tym światem. I Halokazuka mówi siarawali o Wenus, czyli szczęście tego świata, to jest Wenus. Jeżeli ten Wenus jest właśnie w trzecim, szóstym, dziewiątym albo dwunastym domu, wówczas to jest zniszczone. My nie mamy dostępu, czyli taka osoba może nie mieć wielu komfortu w życiu, może wyrzekać się również komfortu, szczególnie jeżeli jest w szóstym domu. Podobnie Merkur, jeśli chodzi o pracę, szkolenie, zdobywanie się, kształcenie o charakterze takim, gdzie jest element właśnie chciwości, bo szkolenie może mieć właśnie Jowiszowy charakter albo Merkurowy. Merkurowy zawsze jest bardzo praktyczny, dlatego że Merkury chce wszystko przekształcić, skanalizować w pieniądz, dlatego że Mer dewatą Merkurego jest Kubera, czyli Bóg finansów. Ok. Teraz mamy o tej Pana Fara i Apoklima również, jeszcze mówimy troszeczkę dalej o znaczeniu tych domów. Pana Fara i Apoklima pokazują, jaki jest zakres popularności naszej, popularności różnych czynności w Nawamsie. Te słowo w ogóle Apoklima pochodzi od słowa APAS, gdzie e, dotyczy to akcji, czech bogiń oraz wody płynącej do oceanu oraz klina, coś, co pokazuje łzy, które lecą jak woda do oceanu. I to pokazuje, to mi się bardzo, bardzo podoba. I zobaczyłem, że to jest niesamowita użyteczność. Ma yy, niesamowitą użyteczność, że na przykład, jeżeli zobaczymy, że w jakiejś wardze, w jakimś horoskopie podziałowym władza ascentu jest w domach Apoklima, 3, 6, 9, 12 osoba i zachowuje się, jak jest w trybie ratarani, można powiedzieć. Czyli jest bardzo poświęcająca się, bardzo wyrzeczona, poświęca się dla innych. Mam parę przykładów moich znajomych, którzy mają właśnie, szczególnie Wenus, na przykład w egzaltacji w szóstym domu. Wow! Jeżeli jest to w horoskopie Rashi, to taka osoba będzie działała we wszystkich sferach życia, natomiast w danym horoskopie podziałowym będzie to odnosiło się tylko do tego danego horoskopu podziałowego. Natomiast słowo fa, Fara, z tego słowa pana Fara, oznacza protekcję, kawacza. Tak jak mówiłem, to jest to drugi dom od czwartego. I jest to bardzo ciekawe, dlatego że te, ta, tą część, jeżeli przetłumaczymy na sanskryt. To ma ona ogromny sens filozoficzny. Na przykład słowo fara znaczy protekcja, jest to kawacza, dlatego że drugi dom chroni pierwszy. Piąty dom, mantra, chroni umysł. Jedzenie, drugi dom, chroni nasze ciało, decha, w pierwszym domu. Dlatego jest to taki dowód, że te y, słowa pochodzą oryginalnie z sanskrytu. One, niektórzy twierdzą, że te słowa apoklima, pana fara, pochodzą z Grecji. Natomiast, dlatego że ich części są, mają sens, znaczenie części ma sens filozoficzny w obrębie filozofii astrologii, to jest to pewnego rodzaju argument taki, że te słowa jednak są oryginalne, zagnieżdżone w całym systemie indyjskim. Piąty dom pokazuje środkową część życia, dziewiąty dom pokazuje ostatnią część życia. Także jest też taki podział, że te domy apoklima pokazują ostatnią część życia, domy, dom piąty pokazuje środkową część życia. Oczywiście możemy brać ten piąty, dziewiąty od różnych punktów. Natomiast na pewno jeśli chodzi o nasze ciało, w jaki sposób nasze ciało będzie się zachowywać. W jaki sposób inteligencja będzie postrzegała różne sytuacje. Piąty dom będzie pokazywał naszą środkową część życia, dziewiąty dom pokazuje naszą ostatnią część życia. Także, jeżeli ktoś ma negatywne kombinacje w dziewiątym domu, jego ostatnia część życia będzie niepomyślna. Podobnie domy Kendra pokazują nasze dzieciństwo, naszą młodość. Jeżeli ktoś ma dobre planety w domach Kendra, to jego młodość była ok, była bardzo przyjemna, w zależności od planet i yog, kombinacji, które są w tych domach. Teraz sygnifikatory domów Kendra, jakie są sygnifikatory?